Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy przegląd zaczniemy sobie nie od wydarzeń najważniejszych, ale które przykuły moją uwagę, bo pokazują jak na wojnie przeplatają się sytuacje tragiczne i komiczne. Zacznijmy od tego, że w Zaporożu coś spadło, pocisk, rakieta, może dron na kawiarnię dziecięcą. Czwórka dzieci została ranna, z czego jedno zmarło w szpitalu. Tego typu ostrzały terrorystyczne cały czas mają miejsce i cały czas przypominają nam, dlaczego musimy wygrać tę wojnę. My wszyscy razem, każdy robiąc tyle, ile może, ile potrafi, żeby ją zakończyć. Jeśli chodzi o komizm, to kilka dni temu pojawił się taki post w telegramie, Pewien mieszkaniec Petersburga ubrany w mundur opowiadał tutaj, że mieszkańcy Kurska, on był oburzony tym wręcz, opowiadał, że oni powinni iść walczyć albo chociażby iść kopać rowy dla walczących, rowy okopy itd. Jak się okazało, jak ustalił rosyjski portal opozycyjny agencja, ten człowiek bezpośrednio zarabia na śmierci rosyjskich żołnierzy, bo jest przedsiębiorcą pogrzebowym. Wydaje się, że to jest bardzo wymowny symbol współczesnej Rosji i współczesnego rosyjskiego patriotyzmu. Przejdźmy jednak do tych realnie istotnych wydarzeń. Wspominałem Państwu w ostatnim przeglądzie, że Ukraińcy zniszczyli trzy mosty w rejonie Głuszkowskim, okręgu Kurskiego. Pojawiały się wtedy informacje o tym, że Rosjanie budują przeprawy pontonowe, a tutaj mamy potwierdzenie tego, że Ukraińcy bardzo aktywnie działają przeciwko tym przeprawom. Tam przed chwilą była widoczna ciężarówka. Tam trzeba się było dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, że ona wiezie prawdopodobnie właśnie elementy takich przepraw pontonowych. Tu widzimy już sprzęt inżynieryjny, który instaluje bądź demontuje taką przeprawę. Jej elementy widać na rzece. Tutaj widzimy wysięgnik. I dron trafia w ten specjalistyczny sprzęt. Mamy także od Marka Krutowa zdjęcia satelitarne pokazujące nam tutaj na przykład 18 sierpnia fragment rzeki Sejm. Widzimy zaznaczoną przeprawę promową, pontonową, przepraszam. I tu dwa dni później, 20 sierpnia, przeprawa jest już w innym mie miejscu. To prawdopodobnie jest już inna przeprawa i widzimy. Obszerne ślady wypalenia terenu po jakichś trafieniach. Więc możemy założyć, że tutaj doszło do jakiegoś ataku, podobnie tutaj na innym fragmencie rzeki Sejm. To jest istotne, proszę Państwa, bo faktycznie pokazuje nam, że Ukraińcy wykorzystują sytuację, zmienili reguły gry, zmuszają Rosjan do tego, żeby to oni próbowali się dostosować. W tej chwili na tym konkretnym Obszarze frontu. Rosjanie, proszę Państwa, próbują przerzucać zaopatrzenie i rezerwy, a Ukraińcy niszczą je jeszcze zanim one dotrą na miejsce. Tutaj mamy mapkę, którą pokazywałem Wam ostatnio. Już stało się jasne, że to ten most tutaj najbardziej na Południe w na został pominięty przez Ukraińców, a te trzy mosty zostały trafione w Gluszkowo, zwane je i w miejscowości Karyż. I tutaj czasem ukraińskie media, rosyjskie media opozycyjne i nawet i zachodnie i polskie piszą, że Ukraińcy otoczyli Rosjan. Mniej więcej Zaznaczam to linijką, oczywiście bardzo z grubsza. Na tym obszarze tutaj wyliczyło nam e, także obszar w kilometrach kwadratowych, 632 km2. Niektórzy tutaj mówią, że 2-3 tysiące rosyjskich żołnierzy znajdują się na tym fragmencie terenu i niektórzy komentują mówiąc, że oni są okrążeni. No więc proszę Państwa, no okrążeni nie są. Z trzech stron mają wojska ukraińskie, w tej chwili z tego co wiemy Ukraińcy doszli i zajęli już Wiszniewkę, tutaj po tym jak zajęli Snagost i Japanasowkę, więc powoli sobie tam idą, natomiast Rosjanie z jednej strony mają rzekę Sejm, która nie jest zajęta przez Ukraińców. Tam po prostu nie mają wygodnych szlaków logistycznych, jednak to wciąż jest rzeka, da się po niej pływać łódką, da się po niej pływać pojazdami wojskowymi, które posiadają odpowiednie zdolności. Pływania są takie pojazdy w armii rosyjskiej, mają przeprawy pontonowe, które są na bieżąco niszczone, ale to nie znaczy, że one nijak nie funkcjonują w żaden sposób, więc tutaj faktycznie Ukraińcy osiągnęli dużą przewagę, bo są w stanie w tej chwili próbować przynajmniej walczyć z tymi wojskami, które zostały tutaj zgrupowane na korzystnych dla siebie warunkach. Są w stanie próbować je odcinać, walczyć z żołnierzami, którzy mają problemy z zaopatrzeniem, z ewakuacją rannych, i tak dalej. Więc to jest duża korzyść, ale to nie jest jeszcze tak, że Rosjanie są odcięci, okrążeni i w ogóle w pułapce zupełnej. To nie jest takie zero jedynkowe, jak próbują to niektórzy przedstawić. Z drugiej strony mieliśmy ostatnio materiały wizualne pokazujące na przykład ataki bombami szybującymi y, ukraińskimi, między innymi w Tiotki, na co pokazuje, że Ukraińcy nie śpieszą się, nie pędzą czołówkami pancernymi, żeby ten fragment terenu zająć, tylko po prostu starają się zmiękczyć tam Rosjan, zadać im straty. Uniemożliwiać im wycofywanie się, i faktycznie nie ma tutaj potrzeby się śpieszyć. Bardzo możliwe, że taka operacja izolowania tego fragmentu frontu i ciągłych ostrzałów zgrupowań rosyjskich potrwa może i nawet tydzień i dwa, ale ostatecznie możliwe, że Rosjanie, którzy tam się znajdują, albo się ewakuują z dużymi stratami, albo się poddadzą. Tak czy inaczej, cały czas obserwujemy, że chociaż nie ma już takiego tempa jak na początku, co jest dość zrozumiałe, to ukraińskie wojska cały czas przesuwają się dalej na różnych kierunkach w okręgu kurskim. To jest akurat mapa, która wyciekła, to znaczy było nagrane bądź transmitowane na żywo, ale raczej nagrane. Posiedzenie, takie spotkanie robocze ukraińskiego dowództwa i tam generał Syrski pokazał mapę, ktoś zrobił stopklatkę i mamy taką mapę z zaznaczonymi, zauważcie, tutaj niebieskimi i czerwonymi oznaczeniami, które nam symbolizują jednostki wojskowe. Prawdę mówiąc, bardzo trudno mi uwierzyć w to, że ludzie, którzy przygotowali w zupełnej tajemnicy tak skuteczną operację, potknęliby się tak łatwo i pokazali wrogowi wszystkie pozycje swoich jednostek. Widzę tutaj dwie możliwości: albo pokazali stan sprzed dwóch, trzech dni, który jest już dawno nieaktualny albo celowo tak mapę przygotowali, żeby pokazanie jej wrogowi wprowadziło zamieszanie w jego szeregach zamiast cokolwiek mu zdradzać. Są jednak mapy przygotowane przez innych Nazwijmy to w ten sposób, komentatorów, analityków, którzy opierają się na publiczne dowody, na materiały wideo, na doniesienia od wiarygodnych źródeł. Mniej więcej w tej chwili tak to wygląda. Tutaj mamy miejscowość Sudża walki o Korieniewa wciąż trwają. Przy czym tutaj jest pewne zamieszanie, ponieważ tam są de facto dwa Korieniewa po jednej i po drugiej stronie rzeki. Co jest jakąś aberracją geograficzną, że zamiast po prostu stworzyć jedną miejscowość Korieniewa, która ma różne dzielnice, to są po prostu dwie miejscowości Korieniewa tuż obok siebie. Co oznacza, że czasem jak jedna ze stron mówi, że już kontroluje Korieniewa, a druga mówi, nie, nie, my je kontrolujemy, to może oznaczać, że chodzi o dwie różne miejscowości. Tak czy inaczej pojawiają nam się doniesienia, tutaj na przykład Noel Report o tym pisze, że w dwóch miejscach Ukraińcy biorą um, Rosjan w okrążenie i to jest ciekawe. Jedna z tych miejscowości to Mala Jaloknia, tutaj, czyli na terenie zaznaczonym jako jakieś takie płytkie tyły um, ukraińskich formacji. Ale wiąże się to z tym, że tak jak Państwu mówiłem już dawno, Ukraińcy jadą Omijają pozycję Rosjan, a później do nich wracają, żeby je oczyścić. Więc mala Jaloknia została gdzieś w trakcie natarcia odcięta i po prostu z tego co wiemy, Ukraińcy tam wracają i dobijają. Druga podobna sytuacja to miejscowość Kauciuk, tutaj na już linii frontu, takiej nazwijmy to przedniej, i tutaj pojawiają się także informacje od kanałów rosyjskich, prokremlowskich, takich jak Siewierny i Kanal. Piszą o tym, że z 810 Brygada Piechoty Morskiej, oni tu nie piszą, że Piechoty Morskiej, ale my to wiemy, donosi, że trafili w zamiast. No, trudno to jakoś wygodnie przetłumaczyć, ale no, powiedzmy w nieprzyjemną sytuację w leśnym masywie obok miejscowości Kauczuk, właśnie i piszą tutaj wielu dwusetnych i trzysetnych, czyli zabitych i rannych, zemścimy się. Tak jak mówiłem, nie ma w tym nic dziwnego, że tempo natarcia sił ukraińskich się. Zmniejsza, Rosjanie sprowadzili jakieś rezerwy i cały czas pojawiają się doniesienia o tym, że sprowadzają kolejne, choć jednocześnie nie widzimy, żeby Rosjanie sprowadzali jakieś siły, które mogłyby decydująco zamknąć temat ukraińskiego natarcia, nie mówiąc już o tym, że to jest jedno, powstrzymanie natarcia, a drugie to są próby wyrzucenia Ukraińców z terenu Rosji. O tym w ogóle póki co trudno mówić. Na razie tam jeszcze nie ma wystarczająco sił rosyjskich, żeby po prostu Ukraińcy przestali nacierać, a jak pokazuje sytuacja z mostami, oni mają po pierwsze środki techniczne, po drugie wystarczająco sprawności i kompetencji, żeby realizować niestandardowe, chociaż w zasadzie standardowe, podręcznikowe, choć na tej wojnie rzadko spotykane operacje wojskowe, takie jak właśnie izolacja terenu bitwy i przeprowadzenie walki po solidnym przygotowaniu. Tutaj widzimy, że Ukraińcy pchają się i wzdłuż granicy w kierunku Okręgu Bielgarockiego i tutaj w stronę bezpośrednio już Kurska. Tutaj do Kurska mamy kawał drogi, ale ta trasa P-200 z Sudży tam dalej prowadzi ostatecznie na Kursk. Tutaj próbują do Legowa i Rylska się przepchać aż do trasy także, która prowadzi z Kurska między innymi do Kurczatowe, czyli do elektrowni jądrowej. Ukraińcy po prostu dalej nacierają. Ta sytuacja trwa i Rosja nie jest póki co w stanie tego zatrzymać. Mamy tutaj, rzadko do tego sięgam tak bezpośrednio, ale tutaj, kiedy nie do końca wiemy, co się dzieje, jest to wygodne narzędzie. To jest amerykański system od NASA, rejestrujący anomalie termiczne i widzimy, że najwięcej pożarów, najwięcej anomalii termicznych obserwujemy wzdłuż granicy w okolicach Wowczanska i kawałek na zachód od niego czyli tam, gdzie w maju to Rosjanie dokonali wyłomu, przez granice i zostali zatrzymani. Jest to widoczne tutaj. Przy czym ogień jest obserwowany po obu stronach granicy, a nie tylko po stronie ukraińskiej. Zauważcie, że nawet więcej go jest tutaj w kierunku na Charków. Prawdopodobnie tutaj Rosjanie próbują ostrzeliwać całą ukraińską logistykę. Natomiast tutaj widzimy faktycznie, że całkiem sporo dzieje się na tych mapach Firms, zwłaszcza tutaj w kierunku na Bielgarod, w kierunku jednego z natarć ukraińskich, gdzie oni próbują się przepchnąć dalej na wschód i południowy wschód. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy informację o tym, że pojawiło się Pojawiły się nowe zgrupowania wojsk w ramach Armii Rosyjskiej, czyli zgrupowania Bielgarod-Briansk i Kursk, ale nie o to mi tutaj chodziło, bo Romanow miał inny, bardzo ciekawy wpis. Tutaj go sobie Państwu już przytoczę. Tutaj to jest tylko coś się źle przykleiło, tak się czasem zdarza. I proszę Państwa, on pisze tak: 20 sierpnia 2024. Pologowski region okręgu zaporowskiego, Rosja, oczywiście to jest Ukraina, ale oczywiście on pisze Rosja, doczekawszy przerzutu naszych sił na kierunek kurski, siły zbrojne Ukrainy rozpoczęły natarcie na fragmencie frontu. Gerasimow, śpisz? Oczywiście proszę Państwa to wywołało u mnie dość duże zainteresowanie, przeczytałem to wczoraj wieczorem, to jest wpis z 21 i 20 sierpnia, oczywiście 21 czasu moskiewskiego. Od tego momentu pojawiło się kilka dość szybkich, nazwijmy to wpisów zaprzeczających od Rosjan, Ukraińcy oczywiście milczą, nie widzę żadnych potwierdzeń. Prawdopodobnie jest to objaw histerii Rosjan. Tego typu wpisy pojawiają się w ostatnich dniach od czasu do czasu. Tutaj widzimy też na przykład dziennik desantnika, czyli desantowca, no, przedstawiciela sił WDW. Naziści przerzucają rezerwy w region Gluszkowski, żeby przerwać naszą obronę. Nic, nic się u nich nie uda, wróg zostanie rozbity, zwycięstwo będzie nasze. I proszę Państwa, to może być jedna z dwóch rzeczy, bo to się zdarza Rosjanom regularnie, albo oni, tak jak mówię, to jest częste, Albo oni tworzą fałszywe zupełnie informacje o ukraińskim natarciu, którego nie ma, po to, żeby później opowiadać, jakie bohatersko powstrzymali. No bo w końcu, skoro zaczęli od płaczu, że przeciwnik wielkimi siłami atakuje i jest bardzo źle, a później nic się złego nie dzieje, to można się później chwalić wszystkim, że się pokonało takie straszne natarcie nieprzyjaciela. Z drugiej strony, może to być inna rzecz, odkąd y, Ukraińcy zaczęli swoją inwazję na okręg kurski, nie milkną po rosyjskiej stronie głosy mówiące o tym, że zaraz zacznie się jakieś kolejne natarcie, kolejny atak, kolejna operacja. I słyszymy o tym w kółko, że wydarzy się to pod Briańskiem, pod Bielgarodem, na Zaporożu, że Ukraińcy pójdą na Krym, że szykują zasadzkę na rosyjskie siły pod Pokrowskiem. To może świadczyć właśnie o histerycznej reakcji, o tym, że ludzie, którzy jeżdżą po froncie, rozmawiają z rosyjskimi żołnierzami, mają poczucie, że nie jest dobrze, i szykują się na problemy. Która z tych dwóch wersji to jest, trudno powiedzieć, choć osobiście ja dopuszczam do siebie, że faktycznie ukraińskie natarcie pod Kurskiem realnie może być odwróceniem uwagi od czegoś groźniejszego i marsz na południe może być tutaj o tyle, Ciekawym wyjściem, że faktycznie znajdują się tam cele strategiczne i faktycznie jest to w tej chwili uśpiony fragment frontu, co oznacza, że tam Rosjanie prawdopodobnie w pierwszej kolejności um, zabierają jednostki pod Pokrowsk i pod Kursk. Przejdźmy jednak dalej, jeśli mówimy o rosyjskich strachach, to pojawiło się... Takie zdjęcie spod elektrowni jądrowej w Kurczatowie, czyli pod Kurskiem, z budową linii umocnień, okopów pod elektrownią. Jeśli, proszę Państwa, tak jak wielokrotnie to mówili przedstawiciele, przedstawiciele Rosji, to jest desperacki manewr kijowa skazany na porażkę w najbliższym czasie. No to po co się martwić losami elektrowni kurskiej, skoro nie ma szans, żeby kiedykolwiek siły ukraińskie do niej dotarły, bo to przecież tylko desperacki ruch. Jeśli mówimy tutaj o zagrożeniach i desperacji, czytamy u rosyjskiej astry, że mieszkańcy okręgu Kurskiego nie będą już y, ostrzegani przed ostrzałami rakietowymi i dronowymi przez powiadomienia SMS-owe. I jak czytamy, wyjaśnił to y, czasowo pełniący obowiązki gubernatora, to jest związane z przyczynami technicznymi, nie jest możliwe. W tej chwili jednoczesne i szybkie wysyłanie tych SMS-ów, bo trzeba zmniejszyć obciążenie dla systemu łączności komórkowej, dla operacyjnego, operacyjnej współpracy. Wydaje się, że to oznacza, proszę Państwa, że miejscowe służby kontaktują się ze sobą przez sieci GSM i potrzebują całej dostępnej przepustowości i nie ma sensu obciążać linii ostrzeganiem ludności przed zagrożeniem. Tutaj rozpisuje się na ten temat Instytut Badań nad Wojną i faktycznie jest to dość jakby jasna konkluzja. Pojawiły się doniesienia o tym, że został nominowany nowy człowiek, który będzie się zajmował koordynacją wysiłków w okręgu kurskim. Jeden, proszę Państwa, z zastępców ministra obrony Jewkurow ma się zajmować tego typu koordynacją, więc mamy tutaj absolutnie dziwaczną sytuację w rosyjskim kierownictwie, bo to jest wtargnięcie wrogich sił na teren Rosji. Tym się zajmuje Ministerstwo Obrony, to jest fragment wojny, która się toczy od dwóch i pół roku, którą zajmuje się Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny, czyli Gerasimow i Bielausow, sprawa jest dość jasna. To jest ich odpowiedzialność. Natomiast mamy jeszcze wojska wewnętrzne, które w teorii powinny bronić ojczyzny. Wojska wewnętrzne w tej chwili nazywają się w Rosji Rosgwardia. Tym dowodzi generał Zolotow, czyli popularny w Polsce Denaturow, ale on się w ogóle tutaj nie pojawia w tym kontekście. Pojawił się za to specjalny wysłannik Kremla, Diumin, który ma zajmować się koordynacją. Pojawiła się specjalna decyzja o tym, że w tamtym regionie trwa niespecjalna wojenna operacja, tylko operacja kontrterrorystyczna, którą dowodzi jak to zwykle bywa w takich sytuacjach FSB, czyli szef FSB Bortnikow. Tutaj dowodzi, bo mamy tutaj tryb operacji kontrterrorystycznej, czyli to jest operacja FSB. Ale jednocześnie pojawia się specjalny wysłannik Ministerstwa Obrony, Jewkurow, który też ma się tym wszystkim zajmować. Czyli kto ostatecznie dowodzi? No chyba w sumie nikt. I każdy z nich, każdy z tych ludzi może pokazać palcem na dowolnego innego z tych ludzi i powiedzieć, że to jest jego wina, a nie moja. Bardzo wygodna sytuacja dla rosyjskiego dowództwa. dowództwa. Tutaj mamy wywiad. Ważny bojowy Czeczen Apti Alaudinov został wypytany przez chińskiego korespondenta wojennego. I tutaj, proszę Państwa, to była taka ciekawa rozmowa, bo z jednej strony mamy do czynienia z propagandzistą który musi mówić o tym, jak wszystko jest dobrze, z drugiej strony, on może się rozluźnić, bo przecież rozmawia z sojusznikiem, tak? To nie jest dziennikarz amerykański, brytyjski, czy polski, czy nawet rosyjski. Sojuszniczy chiński dziennikarz, ale ten dziennikarz zadawał niewygodne pytania i na przykład wprost pytał Aptia Laudinowa o czeczeńskich jeńców w ukraińskiej niewoli. I tutaj Alaudinow najpierw próbował zmienić temat i mówić, że u nich jest pełno ukraińskich jeńców w niewoli, ale Chińczyk się nie dał zbić z pantałyku i mówi, nie, nie, chodzi mi o Twoich Czeczenów w ukraińskiej niewoli. Wyszło zabawnie. Niemniej ważne jest dla mnie to, że tutaj ważny bojowy Czeczen już określił jakiś. Jakąś perspektywę czasową dla operacji w okręgu kurskim i stwierdził on, że będą się te walki toczyć jeszcze przynajmniej 2-3 miesiące. Przy czym stwierdził on także, że ogólnie cała ta operacja wojskowa. Yy, Specjalna wojenna operacja, ogólnie ta wojna się wtedy także może skończyć. Przypomnę, że pierwsze wypowiedzi strony rosyjskiej oficjalnej głosiły, że Ukraińcy już zostali wyrzuceni z okręgu kurskiego. Później, m.in., Kadyrow mówił, że zajmie to Rosjanom 2-3 dni. Teraz Aptia Laudinow już mówi, że to zajmie 2-3 miesiące. Co oznacza w przełożeniu z propagandowego na nasze, kiedyś tam w przyszłości, kiedy już nie będziecie pamiętali moich obietnic, co oznacza, że on po prostu no, nie wie i musi coś powiedzieć, powiedział bezpieczny jakiś tam termin, no tak, tak uda się nam, na pewno się nam uda, ale kiedy, no nie wiadomo. Interesujące. Dalej, proszę Państwa, mamy ostrzały dronowe terenu Rosji. Na razie nie wiemy z jakim skutkiem, ale zgłasza Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej 45 dronów ukraińskich. Oczywiście oni twierdzą, że wszystkie zestrzelone, z czego 10 zestrzelonych pod Moskwą. Atakowane były Moskwa, Rostow, Bryansk i Bielgarod. Czyli taki większy nalot zobaczymy jeszcze. Czy nie, ben, nie pojawią się z opóźnieniem jakieś informacje o trafieniach? Tej samej nocy 23 szachedy poleciały w kierunku Ukrainy, 17 w kierunku na Hersoń i Mikolajew, jeden na okręg połtawski w stronę Dniepropietrowska, dwa 2 na Charków, trzy na okręg sumski. To jest to, o czym mówiłem już od dawna, że w końcu to jest gra nie do jednej bramki. Widzicie 23 drony rosyjskie, 45 ukraińskich. Tego typu proporcje cieszą, choć wolelibyśmy 0 rosyjskich, 45 ukraińskich. Przejdźmy dalej, tutaj mamy jakieś trafienie, nie wiemy dokładnie co z 20 sierpnia. Piszą, że zakłady przemysłowe w Tarnopolu. Na terenie Ukrainy. Tutaj udany rosyjski atak. Prawdopodobnie pożar wygląda na dość spory. Tutaj także widzimy kadry zgaszenia tego pożaru. Z drugiej strony, do teraz, proszę Państwa, trwa pożar na bazie paliwowej, o którym mówiłem Państwu jeszcze przy poprzednim przeglądzie. Tam wtedy mówiłem, że na taką dużą bazę paliwową widzimy dwa ogniska pożaru, więc nie tak dużo, ale to się cały czas rozwija. Już mieliśmy po drodze parę eksplozji tego paliwa, co prowadziło do, do, do dalszego zapłonu, do tego, że... Kilku, kilkunastu strażaków rosyjskich zostało rannych, z czego kilku ciężko w wyniku tych eksplozji. Były takie doniesienia, że oni po prostu w pewnym momencie przestali gasić, bo uznali, że nie są w stanie, ale później się pojawiły informacje, że znowu próbują. Są informacje o tym, że ludzie uciekają z tamtego miejsca, bo kolejne eksplozje oczywiście prowadzą do jakichś wybitych szyb w oknach, zawałów serca wśród mieszkańców i tak dalej. Tutaj The Moscow Times pokazuje ciekawą perspektywę. W bazie paliwowej pod Rostowem płonie paliwo za 200 milionów dolarów. To roczny budżet średniego rosyjskiego miasta. Tak tutaj czytamy i faktycznie to jest chyba najbardziej udany podobny atak od początku wojny. Było ich wiele na bazy paliwowe, ale jeszcze chyba nigdy nie widzieliśmy, żeby płonęły one tak długo, chociaż były trochę mniejsze, ale Wielokrotnie widzieliśmy, że te pożary trwały dziesiątki godzin, dni całe, i faktycznie wiele paliwa w ten sposób Rosja traci. W sytuacji, kiedy nie wszystkie, ujmijmy to w ten sposób, rafinerie pracują, tutaj dodatkowo mówimy o magazynie paliw bezpośrednio w pobliżu regionu działań bojowych, w Rostowie. Tego typu wydarzenia jak najbardziej. Ograniczają rosyjskie możliwości logistyki paliwowej, a to ma znaczenie. I to, że Rosjanie pełzają zamiast jechać na froncie pod Donbasem, to jest wypadkowa bardzo wielu czynników, w tym, między innymi, właśnie tego. Tu jeszcze jeden kadr, pisali o tym, że 22 zbiorniki już płonęły. Bardzo spektakularny pożar. Oczywiście, z punktu widzenia ekologii, jest to ogromna tragedia. No niemniej, w tej chwili najważniejsze jest, żeby ta wojna się skończyła, żeby jak najmniej takich sytuacji miało miejsce. A takie trafienie przyspiesza ten koniec wojny. Tu jesteśmy zamknięci w zaklętym kręgu i zmuszeni jesteśmy kręcić się między złym i bardzo złym. Tutaj wygląda podobnie, ale to jest już Baszkiria zakłady petrochemiczne, i, jak widzicie, także dość duży pożar, prawdopodobnie nie wynikający z trafienia, tylko po prostu z jakichś problemów technicznych bądź ludzkiego, wynikające z ludzkiego błędu to jest Sterlita MAC Petrochemical Plant po angielsku. W, w Baszkortastanie, dokładnie jakbyśmy to przetłumaczyli. Dalej mamy doniesienia od Associated Press o tym, że Białoruś wysyła więcej żołnierzy i samolotów na granicę z Ukrainą. I prawdę mówiąc, bardzo mnie ta wiadomość rozbawiła. Jak oni wysyłają samoloty na granicę z Ukrainą? Co to w ogóle znaczy? Czy ktoś z Was ma gdzieś na półce globus Białorusi, żeby popatrzeć, jak duży jest ten kraj i jak daleko znajdują się tamtejsze lotniska wojskowe od Ukrainy? No nawet te najdalsze są tak blisko, że można stamtąd spokojnie ostrzeliwać, startować z stamtąd samolotami, żeby ostrzeliwać Ukrainę. Przesuwanie samolotów na granicę to jest jakiś zupełnie bzdurny tytuł, nie wiadomo dla kogo. Natomiast, proszę Państwa, tutaj mamy wypowiedź także od ukraińskich pograniczników, którzy twierdzą, że oni nie obserwują żadnego przerzucania białoruskiego sprzętu na teren przygraniczny. Bardzo prawdopodobne, że Łukaszenka gra w jakąś swoją grę, która. Nie jest jakaś zadziwiająca. Na czym to polega według mnie? Na tym, że on z jednej strony dogaduje się ze światem zachodnim i z Ukrainą, a z drugiej strony stara się pokazywać Putinowi, jakim jest wspaniałym sojusznikiem, jak jego wojska są zaangażowane silnie w obronie flanki, w obronie przed złym NATO. I on opowiada w kółko o tym, jak jest przygotowany na polskie natarcie na Białoruś i jak może atakować Polskę po to, żeby pokazywać Putinowi, patrz, jestem wspaniałym sojusznikiem, nie zmuszaj mnie, żebym wysyłał ci więcej sprzętu i nie zmuszaj mnie, żebym brał udział w tej wojnie. W sposób bezpośredni, bo przecież ja tutaj muszę bronić naszych flank przed złą Ukrainą i paskudnym NATO, i po to jest ten cały teatr. Ale jak jest naprawdę, dowiemy się prawdopodobnie dopiero kiedyś w przyszłości, kiedy komputery w pałacu prezydenckim zostaną zajęte przez białoruskich. Żołnierzy Armii Wyzwoleńczej, a może to wyglądać mniej więcej w ten sposób: tutaj mamy okręg kurski, i jak się okazuje, ktoś z załogi Czołgu, a może cała załoga Czołgu, ma w, gdzieś w bagażu taką flagę biało-czerwono-białą, czyli flagę właśnie wolnej Białorusi, wolnej od Łukaszenki, zamontował sobie to na czołg i jeżdżą po okręgu kurskim. Pokazując nam, jak być może będzie wyglądała przyszłość kawałeczek dalej na północny zachód. Ale póki co jest to tylko taka mała jaskółka, która jeszcze nie wiadomo, co nam uczyni. Od razu Państwu powiem, nie mam żadnych informacji, czy ten człowiek jest żołnierzem pułku Kalinowskiego, czy jest po prostu żołnierzem białoruskim w jednostce ukraińskiej. Nie mam takich danych, wiem, że Pojawi się takie pytanie. Tutaj z kolei pokazali w okolicach Niżnego Nowgorodu, głęboko w Rosji. Pokazali, zresztą no kto to pokazał? No rosyjscy żołnierze to nagrali, kto inny mógł to nagrać. Pokazali, jak trzymają ludzi, którzy nie chcą iść i walczyć, w jakich warunkach. Tutaj mamy cele w jakimś pustostanie obrzydliwym, i tam człowiek pod tym pledem. Prawdopodobnie z jakimiś insektami w tym pledzie jest przykuty do kaloryfera. Zostawiam Państwu link, nie będę pokazywał całości, bo niektórzy z Państwa mogą nie chcieć oglądać scen drastycznych, ale oczywiście źródło jest w opisie niżej. Staram się zawsze takie źródła tam. Umieszczać. Tu z kolei mamy ciekawą historię o kolejnym rosyjskim dezerterze. Pamiętacie niedawno, była historia o tym, że rosyjski marynarz podpalił okręt i uciekł. Tu mamy historię o ukraińskim żołnierzu, który wysadził ładunek wybuchowy w sztabie, gdzie się znajdowali oficerowie dowodzący oddziałem Storm Z, czyli byłymi więźniami. I on także po prostu nie wytrzymał tego, jak ich traktowano, wysadził w powietrze oficerów i uciekł do legionu Wolna Rosja. Myślę, że te dwie wiadomości tutaj o tym, jak trzymają w Rosji ludzi, którzy się z nimi w jakiś sposób nie zgadzają, jak ich traktują i jak ci ludzie na to reagują, myślę, że te dwie wiadomości rozumiecie, dlaczego umieściłem jedną obok drugiej w tym przeglądzie. Dalej mamy informację międzynarodową o tym, że Mongolia wycofała się z projektu Siła Syberii II. Część tego gazociągu miała przebiegać właśnie przez Mongolię. Przy czym należy tutaj bardzo wyraźnie stwierdzić, że Chiny nigdy nie były szczególnie zainteresowane siłą Syberii II, dopóki Rosja im nie dawała bardzo preferencyjnych warunków, to znaczy za własne pieniądze Rosja miała zbudować gazociąg, a potem sprzedawać Chińczykom gaz po bardzo bardzo wygodnych dla Chin cenach, korzystnych cenach. Tutaj pojawia mi się często rusycyzm znowu, bo wygodny i po rosyjsku to jest właśnie taki korzystny, najczęściej w wymiarze finansowym. Więc tutaj mamy do czynienia z projektem, który nigdy dla Chin nie był szczególnie interesujący, a dla Rosji szczególnie korzystny, bo żeby dla Chin był interesujący to. Rosjanie musieli do niego dopłacać, a teraz Mongolia mówi e nie. I kończą się marzenia. Dalej mamy podliczenia, nie wiem może będzie warto to rozwinąć w osobnym odcinku, ale pojawiły się nowe wyliczenia od agencji Romir, która aktualizuje tego typu dane na podstawie realnych transakcji i oni już twierdzą, że od początku wojny inflacja w Rosji wyniosła 70%. Przede wszystkim oni się tu skupiają na inflacji towarów pierwszej potrzeby, czyli to, że lokomotywy i jachty są tańsze niż kiedyś. Ich tutaj nie obchodzi, ich obchodzą te produkty, które realnie większość Rosjan konsumuje. 70% na 2,5 roku to też nie jest, proszę Państwa, aż apokalipsa, ale to wciąż jest około 30% rocznie 25-30% rocznie. To już jest sytuacja bardzo trudna dla gospodarki. Oczywiście oficjalne dane są zupełnie inne, no ale kto się orientuje na oficjalne rosyjskie dane? Chyba tylko sami rosyjscy urzędnicy, a i oni nie zawsze. Tutaj z kolei ważnej historii nam podkreślają ciekawą rzecz dotyczącą wypłat dla kandydatów na żołnierzy. W Federacji Rosyjskiej, czyli dla ludzi, którzy podpisują kontrakt z Ministerstwem Obrony. Jak wiecie, tam istnieją dwie wypłaty startowe regionalna plus federalna. Od państwa rosyjskiego każdy rekrut dostaje na start 400 tysięcy rubli, a od regionu jeszcze, i tutaj kwoty są bardzo różne, w Moskwie i okolicach Moskwy to jest już 1,9 mln rubli, razem 2,3 mln. Tysięcy potężna kwota w kraju, gdzie wciąż 40 tysięcy rubli niektórzy nazywają wypłatą. A i 30 się zdarza, a emeryci dostają i po 15 tysięcy rubli. Ale my się skupiamy często na tych rekordach, na tym, że tutaj właśnie przebiło milion, tu zbliżyło się do dwóch i tak dalej. A oni wyliczyli średnią, proszę państwa, i czytamy tutaj, że średnio w regionach rosyjskich, włącznie z tą wypłatą federalną, już mamy milion rubli średnio na każdego rekruta. Co oznacza, że faktycznie to nie są jednorazowe, jakieś tam lokalne ekscesy, że te wypłaty rosną tak szybko. To jest sytuacja globalna dla całej Rosji. I tak jak mówię, średnio ta wypłata regionalna, wypadłoby nam, wynosi 600 tysięcy rubli przy czym warto mieć świadomość, że odbywa się tam często taka migracja zarobkowa polegająca na tym, że mieszkaniec tam powiedzmy Kurska Orła czy niżnego Nowgorodu, Samarii i tak dalej, jedzie do Moskwy, żeby tam podpisać kontrakt, żeby dostać tych pieniędzy po prostu więcej niż u siebie, bo jeśli ktoś ma dosłownie zupełnie sprzedać swoją skórę, to nikt nie chce tego robić tanio. Tak czy inaczej, sytuacja pozostaje dla Rosjan trudna pod tym względem, że chętnych do służby w armii, służby kontraktowej, jak nie było nadmiaru, tak nie ma nadal. Jeszcze tutaj ciekawostka taka mała, produkcja cukru w Rosji, cukru z buraków jest niższa rok do roku o 27%. Tutaj trzeba będzie się nad tym pochylić, także, ale w Rosji mamy do czynienia z pewną kumulacją problemów w rolnictwie. Mieliśmy tutaj do czynienia już z pogodowymi anomaliami, z ewakuacją ponad 100 tysięcy ludzi z regionów rolniczych na południu Rosji, na południowym zachodzie, wynikającą oczywiście z specjalnej wojennej operacji Ukrainy w Kurskiej Republice Ludowej a teraz jeszcze problemy z cukrem. Zobaczymy, jak im to wszystko pójdzie. Jeszcze raz Władywostok został bez prądu, tym razem z powodu ulew, które zalały Wostok, doprowadziły do także awarii na sieciach przesyłowych. Znowu w ciągu tygodnia drugi raz Władywostok zostaje bez prądu. Przejdźmy sobie do naszej komsomolskiej prawdy i tutaj mamy Rozmowę, proszę Państwa, z kapelanem, prawosławnym kapelanem wojsk rosyjskich. I on tutaj ma pewne ciekawe cytaty. Dziennikarz się go pyta, czy istnieją przepowiednie starców na, tem na temat obecnej wojny. Starcy prawosławni to najczęściej właśnie tacy starzy, mnisi, którzy gdzieś tam siedzą w klasztorach i są postrzegani w kulturze prawosławnej jako tacy. No, boscy mędrcy. Nie wiem, co oni mieliby mieć wspólnego z przewidywaniem przyszłości, bo generalnie z tego, co mi jest wiadomym, chrześcijaństwo raczej nieszczególnie tutaj przypisuje kapłanom moce przewidywania przyszłości, no ale zapytał i odpowiedział tak. Bóg nie przekazuje, nie informuje o tym, co będzie. I no właśnie o tym mówię, chrześcijaństwo raczej tak nie robi. Od czasów tam starobiblijnych, Starego Testamentu, tam o przepowiedniach raczej się wiele nie mówiło. I czytamy dalej, wszystko zależy od tego, jaką drogę my sami wybierzemy. No tutaj też zgadzam się, jeśli istnieje tam historia z wolną wolną w chrześcijaństwie, to jak tu przewidywać przyszłość, to by oznaczało, że Coś z tą wolną wolą nie działa. I czytamy dalej. Archimandryta Ilia Nozdrin, człowiek boży, nazwał trzy warunki, przy których zostanie nam podarowane zwycięstwo. Nie przeklinać. To jest to jest myślę istotne, to jest taka globalna kwestia. Na szczęście proszę Państwa, jeśli zwycięstwo Rosjan jest zależne od tego, czy oni będą przeklinać, czy nie, to mogę tutaj absolutnie z taką stuprocentową, żelazo-betonową pewnością stwierdzić, że oni nigdy w życiu nie wygrają, bo od przekleństw, zwłaszcza wojskowi rosyjscy, z całą pewnością się... No, ze swojego języka tego nie pozbędą. Dalej czytamy: zakazać aborcję. To jest też ciekawe, że oni chcą je zakazać. Ważny jest sam fakt zakazu, a nie to, żeby ich nie było. Jak wiemy historycznie, proszę Państwa, z wielu różnych. Źródeł z wielu różnych krajów, takie informacje mamy historyczne, że zakaz oczywiście może być wprowadzony, ale on po prostu nie rozwiązuje problemu. Bo są przyczyny tego problemu i w ogóle warto byłoby walczyć z przyczynami, a nie po prostu zakazywać i się cieszyć, że się coś zrobiło. No ale to jest drugi warunek. Nie przeklinać, zakazać aborcji i dalej. I być po stronie Boga. Będzie wiara, będzie i zwycięstwo. I tutaj oczywiście pytanie brzmi, co to znaczy być po stronie Boga? Bo z tego co kojarzę, no to raczej tam w tym dekalogu to były takie rzeczy w stylu nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Tam ani Woła, ani Krymu, ani okręgu sumskiego i zaporowskiego. Tak to chyba z ara mejskiego się tłumaczyło, ale pewności nie mam. Może ktoś, kto się lepiej na tym zna, mi wytłumaczy, ale wydaje mi się, że tam coś było właśnie o okręgu zaporowskim. Tam nie zabijaj, oczywiście, nie kradnij. No to wszystko są rzeczy, które Rosjanie tam robili. I nazywanie wojny byciem po stronie Boga no byłoby jakimś poważnym, logicznym nadużyciem. Jeszcze można by tu przyjąć jakąś logikę średniowieczną, ale Ukraińcy też są chrześcijanami, więc to jakby nawet w tej logice XIII-wiecznej no, nie pasuje. Dalej tutaj czytamy. Na Ukrainie dzisiaj zakazali kanonicznej prawosławnej cerkwi. Jak coś takiego mogło się wydarzyć w XXI wieku? Nie mam pojęcia, co do tego ma wiek. Faktycznie, proszę Państwa, w Radzie Najwyższej przegłosowano ustawę, która daje bodaj 9 miesięcy cerkwiom na terenie Ukrainy na zerwanie związków z cerkwią moskiewskiego patriarchatu. Tutaj, proszę Państwa, ja bym zadał inne pytanie, jak to możliwe, że cerkiew w XXI wieku może być filią służb specjalnych kontrolowaną przez FSB i państwo mogę zadać takie pytanie chyba, e, chyba nikt się nie obrazi jak to jest możliwe, że kapłani prawosławni angażują się w działalność propagandową na rzecz państwa agresora i jednocześnie prowadzą działalność wywiadowczą przekazują chociażby informacje o lokalizacji jednostek ukraińskich i robią to nie od 22 tylko od 2014 roku Jakim cudem w ogóle Ukraina jeszcze tego nie zakazała lata temu? No, prawdopodobnie właśnie dlatego, że każdy, za każdym razem budziło to wielkie opory społeczności ukraińskiej, społeczności międzynarodowej. No, niestety kwestie religijne są delikatne i tutaj po prostu Ukraina przez lata tolerowała. Otwarcie agenturalną instytucję na swoim terenie, to, że ją zakazują dopiero teraz, jeszcze dają im taki daleki termin realizacji tego zakazu, to jest bardzo, bardzo łagodne działanie. I tutaj odpowiedź kapelana: nie śledzę nowości informacji z Ukrainy, ale jeśli faktycznie tak jest, to, to niedobrze, to straszne. To jest wszystko skutkiem choroby, należy wyleczyć naród Ukrainy, ale żeby przywrócić im człowieczeństwo, ludzki stan, należy najpierw ten, ten ludzki stan, to człowieczeństwo samemu posiąść. Chcesz kogokolwiek wyleczyć, wylecz się najpierw sam. My nazywamy samych siebie prawosławnymi, a u nas realizuje się półtora miliona Aborcji rocznie. Tu widzimy, że kapelan faktycznie jest zainteresowany tym konkretnym tematem. Faktycznie jest to poważny temat, zwłaszcza w Rosji, gdzie faktycznie wykonuje się tego typu zabiegi na masową skalę i, tak jak mówiłem, no istnieją przyczyny, dla których kobiety. Decydują się na ten trudny krok, i może warto zainteresować się, jakie to są przyczyny, jakie tam są problemy, dramaty w tle, i próbować z tym coś zrobić. No ale tutaj faktycznie przede wszystkim kapelan bardzo ładnie odpowiedział dziennikarzowi Komsomolskiej Prawdy, zanim kogoś pójdziesz leczyć, wylecz się sam. Bardzo myślę, tu akurat ten fragment warto byłoby, żeby Rosjanie sobie wzięli do serca. Przejdźmy dalej, opuśćmy Komsomolską Prawdę. Cały czas trwa zrzutka na pułk Kalinowskiego. Zachęcam oczywiście, mam nadzieję, że to będzie już ostatnia, że ten najbliższy wyjazd będzie ostatnim potrzebnym, że wojna się zdąży skończyć, ale póki co należy założyć, że tak nie jest i wciąż. Pozostaje to dobry moment, żeby dociskać, pomagać i przeze mnie, i przez wszystkie inne zaufane kanały, które jesteście w stanie znaleźć. W tej chwili Ukraina ma dużą szansę. Nie widzimy, żeby partnerzy zachodni próbowali to wykorzystać na taką skalę, na jaką by mogli, organizując duże i szybkie dostawy uzbrojenia tu i teraz. Więc po raz kolejny to spoczywa w dużej mierze na barkach oddolnego ruchu i tego ukraińskiego, i tego zachodniego. Jeśli ktoś jest w stanie dołożyć cegiełkę, tak jak mówię, to nie jest zły moment. Dalej, mamy naszą mapę od Deep State'u, co tutaj się dzieje na froncie. Pod Wowczanskiem na mapie brak zmian, pod Kupianskiem brak zmian, pod Piszczanym patrzymy... Trzy dni do tyłu. Tutaj malutki fragmencik terenu obserwujemy. Jest tutaj na północny zachód od Chiassifiaru. Faktycznie tutaj widzimy pewne przesunięcia. Tutaj pod Chrychorivką obserwujemy. Tu jest przesunięcie. Tu jeszcze kawałek na Prywilia. Nieduży. Rosjanie cały czas trochę chaotycznie na różnych kierunkach próbują nacierać. Nowy Jork i Torec. Rzeczy dziwne się dzieją na mapie. Mamy, proszę państwa, popatrzcie, 17-18 natarcie rosyjskie to jest coś normalnego. Tu widzimy taki, a taka szara strefa. Tutaj tą szarą strefę wypełniają, ale tutaj się pogłębia szara strefa w stronę Rosji. Dalej tu pojawia się jakiś taki dziwny fragment pusty. Tutaj także na dróżbę, na daczne, od północy na Torec, tutaj także się Rosjanie. Przesuwają. Cały czas toczą się walki o Toreck i Nowy Jork. Rosjanie chwalą się tym, że Nowy Jork zajęli w całości, pokazują tutaj umieszczenie flagi. Z drugiej strony, ukraińskie siły, na przykład mówi snajper, twierdzi, że jeszcze jakieś pozycje w Nowym Jorku są przez Ukraińców trzymane. Prawdopodobnie Nowy Jork ostatecznie w najbliższych dniach padnie i faktycznie zacznie się pełnowymiarowa bitwa o Toreck, która będzie bitwą miejską. Znowu będziemy obserwowali bardzo poważne straty po obu stronach. Pytanie cały czas brzmi: czy Rosjanie w obliczu ataków ukraińskich pod Kurskiem mają wystarczające rezerwy, żeby nie tylko dojść do Torecka, ale także prowadzić te działania miejskie na taką skalę z takim tempem i intensywnością, jak w tej chwili. Cały czas niepokojące doniesienia trafiają do nas spod Pokrowska. Tutaj widzimy od 17 sobie zobaczmy. 18, 19, 20. Cały czas Rosjanie powoli, ale idą. Od granic Pokrowska, tutaj do najbliższego kierunku jakieś 10 km, 10,5. Zdarza się słyszeć, że i 8, tutaj do drogi dalej 5,5. Tutaj to zostało zatrzymane. Już wiele dni Rosjanie się do drogi nie zbliżają. Pojawiają się różne doniesienia o tym, że ukraińskie siły naprawdę mają tutaj kryzysową sytuację problemy z logistyką, problemy z siłą żywą. Ze sprzętem, z amunicją. Generalnie doniesień jest dużo alarmujących. Bardzo możliwe, proszę Państwa, że w tej chwili wciąż trwa ten ukraiński, nazwijmy to zagrywka hazardowa. To znaczy, że oni wykorzystują siły. W innych kierunkach być może wykorzystują i szykują jakieś nowe natarcie, co już wielokrotnie sugerowałem. Być może po prostu trzymają rezerwy do dalszej obrony, Być może po prostu wszystkie wolne siły wykorzystują pod kurskiem i na pokrowskim realnie brakuje. Nie wiemy tutaj dokładnie wielu elementów, które które są nam potrzebne dla zrozumienia sytuacji. Możliwe, proszę państwa, cały czas jest możliwy taki scenariusz, że dowództwo ukraińskie było pewne, że atak na Okręg Kurski zmusi Rosjan do wycofania sił spod Pokrowska, a możliwe, że Rosjanie tego po prostu nie zrobili, bo zas zastosowali no nielogiczną taktykę i po prostu nie uznali ataku na własny teren za istotny. Mogło tak być. Możliwe, proszę Państwa, że tutaj Rosjanie także nie podjęli takich decyzji, dlatego że nie potrafią działać tak elastycznie i boją się, że jeśli wycofają się spod Pokrowska przynajmniej częścią sił, to dojdzie tam do kolapsu frontu, no, że po prostu Ukraińcy będą w stanie wtedy ściąć ten występ, a nie są w stanie wycofywać tych sił w takich warunkach, w sposób bezpieczny. Zauważcie, że tutaj u podstawy to jest wciąż tylko 25 km, co oznacza 12,5 km z każdej strony, co oznacza, że ogromna część tego terenu jest pod ostrzałem także tanimi środkami: moździerzami, dronami FPV, nie mówiąc już o artylerii. Tutaj artyleria lufowa ukraińska bez problemu ostrzeliwuje cały ten fragment terenu. Latają tam ukraińskie drony. Jeśli Rosjanie zdecydowaliby się wycofywać z tych pozycji, to odbywałoby się to pod okiem i ostrzałem Ukraińców, więc bardzo możliwe, że także ten czynnik wpływa tutaj na sytuację. Jest jeszcze czynnik logistyczny, to jest dla Rosjan trudne. Możliwe, że oni po prostu, skoro już tutaj zbudowali logistyczne łańcuchy, to nie są w stanie już tego także przemieścić na inny fragment frontu na tyle szybko, żeby to miało dla nich sens, i siłą inercji po prostu muszą jechać na ten pokrowsk. Ale to są w większości po prostu przypuszczenia, wręcz zgadywanki, i pewności tutaj po prostu żadnej nie mam. Jedźmy dalej, jeszcze jedna ciekawostka tutaj z frontu kurskiego. Ukraińscy żołnierze chwalą się przejęciem magazynu amunicji. Widzimy tutaj dużo amunicji moździerzowej, dużo skrzyń z amunicją w jakimś obiekcie, do którego da się wjechać ciężarówką. Także to także jest skutkiem ataku na Okręg Kurski, że po prostu tam się pojawia dość sporo zdobyczy. Przejdźmy dalej do naszych szybkich newsów telegramowych. Zacznijmy od tego, że pojawiły się na gazeta RU. Informacje o tym, że być może generała Popowa uniewinnią. Pojawiły się ekspertyzy dotyczące podpisów na dokumentach, z których wynikałoby, że te obciążające dokumenty nie były podpisywane przez generała Popowa, tylko przez kogoś za niego, co może oznaczać, że go ostatecznie wypuszczą i być może miałby to być ruch dla podniesienia morale w armii. Jest jeszcze jedna wiadomość, to się pojawiło w New York Timesie. Pojawiła się informacja, że prezydent Biden zatwierdził sekretny plan strategiczny, który miałby dotyczyć użycia broni jądrowej, czy strategii użycia broni jądrowej w przypadku konfrontacji z, Rosjami, z Rosją, Chinami i yy, chciałem powiedzieć Rosją i Rosjanami i mi się skleiło w jedno słowo. Z Rosjanami, Chińczykami i Koreańczykami z północy. Prawdę mówiąc, uważam, że wyciek informacji o takim dokumencie może być absolutnie celową próbą pokazania przeciwnikom: Patrzcie, my też mamy arsenał jądrowy, mamy strategię jego użycia, dopuszczamy do siebie taką możliwość. W domyśle nawet o tym nie próbujcie myśleć, bo odpowiedź będzie straszna. Tego typu. Informacyjna polityka jest potrzebna. Rosja znajduje się w coraz trudniejszym położeniu, i ta pokusa użycia broni nuklearnej na pewno gdzieś tam się w głowach pojawia. To jest taki umysłowy ping-pong, pojawia się taka myśl: co my zrobimy? Nie mamy już nic do, do zastosowania żadnych środków, już nie mamy żadnego asa w rękawie i nagle taka żarówka, broń jądrowa, a potem te wszystkie te wszystkie pojawiają się problemy związane z użyciem broni jądrowej, że to nie przyniesie przełamania na froncie, że odpowiedź będzie straszna, że to może doprowadzić do wojny jądrowej na skalę globalną, że i tak dalej, i tak dalej. I tego typu informacje, wycieki rzekomo od administracji Bidena, myślę, są skierowane właśnie bezpośrednio do Putina, do Kima, do towarzysza Xi w Chinach, i jest to jasny przekaz, nawet nie próbujcie. To będzie na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają, w tym mnie osobiście, bo mogę to wszystko robić, co robię, tylko dlatego, że Państwo bezpośrednio wspieracie i mogę cały etat poświęcić na nagrywanie i pomaganie. To jest dla mnie personalnie bardzo ważne. Trzymaj się, Ukraino, i widzimy się. недолго